Państwa i Abba jest w Radio Maryja. Znanego kompozytora, popularnego w Wiedniu twórcy walców. Pomimo, syna, iż ojciec walcy. Nie życzył sobie, by dzieci poszły w jego ślady i zostały muzykami, Johann Junior zarzucił naukę w szkole handlowej i poświęcił się całkowicie muzyce. Wkrótce jego orkiestra i jego walce stały się znaczącą konkurencją w Królestwie Tańca założonym przez Johanna I. Po śmierci ojca Johann połączył obie orkiestry i zaprosił do współpracy utalentowanych braci Józefa i Edwarda. Sam natomiast poświęcił się komponowaniu. Jego walce i polki robiły zawrotną karierę nie tylko w Wiedniu, ale w całej Europie. Ukoronowanie dzieł Johanna Młodszego stanowi jego operetka Zemsta nietoperza. Do dziś cieszy się ona niesłabnącą popularnością. No wspaniała! Zemsta nietoperza. Jak polki i walce, z których tworzył całe suity i narracje muzyczne z wstępami i kodami i ważnymi epizodami. Najlepsza Zemsta nietoperza. Jaka trudna aria tam jest w środku. Nawiązującymi do miejsca wykonania utworów literackich, postaci lub wyjaśnień. Gdzie tam Wróblewska? Coś dzisiaj nie wysłuchamy walców Strausa o następujących tytułach. Nad pięknym, modrym Dunajem, walc cesarski, opowieści Lasku Wiedeńskiego oraz Odgłosy wiosny. Walce wykonuje Orkiestra Opery Wiedeńskiej.